23 sierpnia treningi przed nowym sezonem rozpoczęli siatkarze AZS Politechniki Warszawskiej. Po pierwszych zajęciach odbyła się oficjalna konferencja prasowa, podczas której prezes Jolanta Dolecka wraz z trenerem Radosławem Panasem przedstawiała cały zespół. I z numerem 16 zagra warszawiak Krzysztof Wierzbowski. No Krzysiek, tym bardziej. Powiem tylko, że jestem bardzo zadowolony, że udało nam się skonstruować taki zespół. Wydaje mi się, że będzie bardzo silny, będziemy bardzo mocni pod wieloma względami. Zespół jest taką kompilacją zawodników młodych, aczkolwiek już z pewnym doświadczeniem ogranych, no i starszych, bardzo doświadczonych, utytułowanych, także myślę, że ta mieszanka nam się sprawdzi. Podczas konferencji podpisano również dwie kolejne umowy sponsorskie. Przedłużono je z firmami Balkedir i Decathlon. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że Balkedir Polska, nasza spółka, może w kolejnym roku wspierać Politechnikę Warszawską, drużynę siatkówki. Jaka jest drużyna, to widać. Świetna i silna, to od razu widać. No, szlachectwo zobowiązuje. Polska jest mistrzem Europy w siatkówce mężczyzn, a Warszawa jest najpiękniejszym i najlepszym miastem w Polsce, więc cieszymy się bardzo, że możemy najlepszą drużynę w Polsce wspierać, że to jest drużyna Politechniki Warszawskiej. Nasza spółka współpracuje bardzo z Politechniką Warszawską. Jesteśmy spółką, która dostarcza urządzenia do ochrony środowiska. Uważam, że trafiliśmy w dziesiątkę i czekamy teraz na wyniki. Czekamy też na dobrą atmosferę, bo to jest też najlepsza hala w Warszawie. Wszyscy tu chętnie przychodzą, przychodzą całe rodziny i chcemy, żeby tak było. Chcemy, żeby siatkówka, może nie wypada tego powiedzieć, ale powiem to głośno, że biła na głowę piłkę nożną. Dziękuję. Chciałbym powiedzieć w imieniu moim, jak i firmy, że jesteśmy bardzo szczęśliwi z możliwości tak naprawdę wspierania tutaj klubu. Zarówno jeżeli chodzi o sponsoring techniczny, mam nadzieję, że to się rozwinie trochę z czasem. Nie będę tutaj długo mówił, ponieważ myślę, że najwięcej czasu powinniśmy poświęcić tutaj panom obecnym obok, także mam nadzieję, że ta współpraca, która już trwa 4 lata, będzie układała się tak samo owocnie, jak nie lepiej. Życzę przede wszystkim klubowi dużo sukcesów i aby osiągnął jak najwyższe laury. Dziękuję. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, że jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, że dwie firmy będą współpracowały z nami kolejny sezon. I tu jestem bardzo wdzięczna Decathlonowi, który nas ubiera i tego sprzętu mamy rzeczywiście dużo. I panu prezesowi Balkedir. A jeszcze chciałam powiedzieć tak, że pan prezes jest byłym siatkarzem, czyli siatkówkę rozumie wyjątkowo i jest naszym chyba jednym z wierniejszych kibiców na tych meczach. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i teraz no, panowie tylko musicie ładnie wyglądać, to tylko grać. Dziękuję. Zawodnikom dopisywały humory. Podkreślali, że nie boją się ciężkiej pracy. Czekamy na jej efekty.